Ale ty jesteś piłkarskim kozakiem, zgadzamy się, tak czy nie? No, uważam takiego za siebie. Jest połowa lipca. To czemu tak długo to trwa? <laughs> no, było tak, że skończył się sezon, czekaliśmy na, no, na najlepsze projekty sportowe. Były mistrzostwa Europy do lat 19. Pojechaliśmy, skończyły się mistrzostwa, no i teraz dalej się to ciągnie, ale tak mówię, na dniach wszystko myślę, że będzie wiadomo. Nie wracasz do Polski, nie? Nie. A chciałbyś w ogóle kiedyś wrócić do Polski? Tak jak na dłuższą metę, chciałbym, myślę, wrócić do lechi. W moich żyłach płynie biało-zielona krew. Wychowałem się tutaj w Gdańsku, grałem od dziecka w lechi. Zresztą tata też grał w leki brat też gra w lechi, więc wszyscy są połączeni z Lechią. Ja jestem osobą, która lubi się wyróżniać. No, kibice przychodzą po to na mecze, żeby, żeby oglądać takich zawodników. Moimi idolami są Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Messi, wszyscy tacy spektakularni zawodnicy. Na nich się wzoruje i Chcę, żeby coś po mnie zostało w piłce. Nie, że skończę karierę i po 10 latach nikt nie będzie wspominał, że grał taki zawodnik jak Asur Urbański. Chcę, żeby dzieci przychodziły na mecze i, i mówiły tato, ja chcę grać tak jak, tak jak on. To jest zdrowa rywalizacja. Jak ktoś komuś założył dziurę, to od razu chce się odebrać piłkę i chce się wejść mocniej, pokazać, że, że nie będziesz mi zakładał. Ja też tak mam. Jak ktoś mi założył dziurkę, to. Chcę pokazać, że, że to nie ty może zakładać dziurkę, tylko ja. No. Okay. Jest tutaj szefuncia, tak? Wujaszek, jak mówi Kacper. No, wuj wuj <laughs> Wujaszek, tak. <laughs> Jedno marzenie? Największe? Zdobycie Ligi Mistrzów i zdobycie Mistrza Świata. A złota piłka? Złota piłka też. Kacper Urbański, bardzo mi miło witam serdecznie. dobry. Też Bezrobotny byłem. piłkarz. No na to chwilę tak. Ale... Dlaczego? Dlaczego? No bo skończył się kontrakt z Bolonią, no i Teraz e, zobaczymy, co się stanie. Myślę, że to, to się stanie na dniach. Ale ty jesteś piłkarskim kozakiem, zgadzamy się, tak czy nie? No, uważam takiego za siebie. Jest połowa lipca. To czemu tak długo to trwa? <laughs> no, było tak, że skończył się sezon. E, czekaliśmy na, na, na najlepsze projekty sportowe. Były mistrzostwa Europy do lat 19. Pojechaliśmy, skończyły się mistrzostwa, no i teraz y, dalej się to ciągnie, ale tak jak mówię, na dniach wszystko myślę, że będzie wiadomo. Nie wracasz do Polski, nie? Nie. A chciałbyś w ogóle kiedyś wrócić do Polski? Myślę, że nie zastanawiałem się tak bardzo na, na tą chwilę, ale tak jak na dłuższą metę chciałbym, myślę, wrócić do leki. Mhm. Ale zanim się pojawi trójka z przodu w wieku, czy. No, chciałbym, a, znaczy pograć, po, po chciałbym pograć, jak na najwyższym poziomie, jak najdłużej, no a później się, się okaże wszystko. A jak to się dzieje, że e, no ty jesteś z 2004 roku, chciałem powiedzieć, 2004 roku, <grym> od dłuższego czasu, czasu już jesteś w piłce i to po części na pewno to tłumaczę, o co, o co zapytam, ale wielu chłopaków w twoim wieku jeszcze jakby miało usiąść do wywiadu, to, to albo odmówi, albo powie dzień dobry, przepraszam, dziękuję, bardzo mi miło. A ty, tata, siadasz i się czujesz chyba bardziej komfortowo niż ja na tym siedzeniu? No, jeżeli chodzi o wywiady, to nie mam z tym żadnego problemu. Tym bardziej myślę, że jestem yy, pewną siebie osobą. Więc, yy, no, nie mam z tym problemu i myślę, że ze mną można na spokojnie porozmawiać i poza, i, i przy wywiadzie. No dobra, ale no to szerzej w takim razie, ta pewność siebie, to się bierze od taty, bo tata chyba w podobnym yy, typie, czy, czy to jest coś, co sobie wypracowałeś, jak to wygląda? Myślę, że. Przede wszystkim od rodziców i od taty, i od mamy, ale też myślę, że trochę sobie wypracowałem. W jaki sposób? No, z... wypracowałem sobie. Jeśli będąc lepszym piłkarzem, to o to chodzi? Chodzi bardziej o jakby postrzeganie świata, mimo tego, że mam 18 lat, ale bardziej poszło to od rodziców. No. A gdybyś był słabszym piłkarzem, tak załóżmy, w szatni troszeczkę mniej cię cenią, czy, czy gorzej idzie na boisku, to też byś był w stanie być tak pewnym siebie? Myślę, bo... że tak. Bo to często jest trochę tak, że, że, że jedno yes. idzie z drugim. Nie? Ma, to, tak jak w szkole. ma to duży wpływ, ma to duży wpływ na pewno, ale myślę, że nie miałoby to na mnie jakoś dużego wpływu. Dlaczego nie? Dlaczego? No, bo jestem osobą pewną siebie, która wierzy w swoje umiejętności i, i nawet jakby źle szło, to, to bym miał tak, że, że, że potrzebuję stać się. Jeszcze lepszym i ta odwaga, ta pewność siebie by mnie ciągnęła do góry. No. A to jest w ogóle ciekawe, bo ty yy, tak na boisku, przez to, że rozmawialiśmy o tym przed anteną, zaraz tu nie ma. Yy, często się powtarza te frazesy o tobie, że, że za słabo zbudowany i tak dalej, bla, bla, bla. Pewnie o tym jeszcze sobie pogadamy. Mhm. Yy, wyglądasz na takiego grzecznego chłopca, na takiego, który właśnie powie raczej przepraszam niż, niż odczep się. Nie? No, jeżeli chodzi o to, no dużo akurat y, słyszę takich rzeczy, że wyglądam jak dzieciaczek, ale myślę, że to jeżeli chodzi o sprawy sportowe, no wiadomo, nie jestem jakiejś budowy, nie wyglądam jak chłopacy co ważą po 90 kilo, ale jeżeli chodzi o to, no to to są takie ogólnikowe jakby spostrzeżenia. Mówię y, boiskowe mhm. sprawy. No bo jeżeli chodzi o, nie wiem, czy skoszność, czy wydolność, czy. Też szybkość na pierwszych metrach myślę, że nie odstaje, a nawet jestem lepszy od innych. No właśnie, bo to zwróciło moją uwagę w tym wywiadzie, które, którego udzieliłeś Łukaszowi Jurkowiczowi. Troszeczkę takie miałem wrażenie, że ciebie to denerwuje, jak ludzie cię oceniają tak na pierwszy rzut oka. Jest Może to się... denerwowało mnie na początku, ale z biegiem czasu. Nie mam z tym problemu, bo wiem, że się bronię na boisku. Mam inne zalety niż fizyczność. Jestem zawodnikiem kreatywnym, który lepiej się czuje z piłką przy nodze. Więc. Na początku mnie to denerwowało, a teraz mam naprawdę z tym spokój. No dobra, ale to e, tak mówiąc już czysto o faktach, o tym właśnie o tej siłowni, o tym przygotowaniu fizycznym, e, to jest coś, co Ty chciałbyś poprawić? E, to, to, co się ludzie czepiają na pierwszy rzut oka, czy oni się po prostu czepiają niesłusznie? Znaczy, jeżeli chodzi o to. No to moje, e, moja budowa ciała jest tak zbudowana, że nie urosnę w, w dwa miesiące, nie będę ważył 90 kilo, nie będę miał nie wiem... No nie jesteś obie... Mateuszem Żukowskim, który dwa no razy pójdzie na siłownię dokładnie. i ma wiesz. Pozdrawiam Mateusza. On jest... No nie, będę taki, tak, nie? No nie będę wyglądał jak Mateusz Żukowski, ale no tak jak mówię wcześniej, ja ogólnie dużo pracuję na siłowni. Jestem, że tak powiem, idealistą. Staram się, zawsze można coś poprawić, więc siedzę na, na siłowni, siedzę często... Siedzę na boisku, no, spędzasz wolę, dużo czasu, spędzam tak? czasu na boisku. No, myślę, no, tak jak mówię, wolę e, spędzać więcej czasu nad moimi zaletami, ale też nie mam problemu, żeby udoskonalać moje wady. A która jest największa? Największa wada? Mhm. Sportowa, myślę, że gra w defensywie i e, to na pewno muszę poprawić. Ale to jest bardziej kwestia twojego podejścia do defensywy, w sensie, że, myślę, że się nie chce? Myślę, nie, że się nie chce, ale takiego może. Czy zrozumienia gry, czy że, gdzie się ustawić, jak podejść Prze do przeciwnika? Przełamania w głowie, że bardziej agresywne wejście. Myślę, że tak bym to ujął. A tata naciska trochę, co? Żeby było mocniej. Było, <śmiech> <śmiech> często naciska. Tak naprawdę jak rozmawiamy po meczach, no to największe e, mankamenty e, właśnie ma w defensywie. A tata jest największym autorytetem dla ciebie? Myślę, Taki że... Punkt, bo, bo siedzi obok, ale i tak to no... obejrzy później. Tak, wiem, więc... tak, obejrzy. Tak, e, wspominałem już to, że często wywiadak, że moim autorytetem e, tak jak i tata, te, także mama. Okej. Okay. Rodzice a. przede wszystkim. A rodzice? Są moje autorytety. A rodzice teraz, y, teraz tata nie słucha, znają się na piłce? Myślę, że tak. Lepiej niż y, ci, którzy często o tej piłce mówią publicznie? Myślę, że tak. Myślę, że z... nawet y, znają się bardziej na piłce niż y, niektórzy trenerzy. No. O proszę. Którzy? S Powiedziałem ogólnikowo. Nie no, podpuszczam cię. Jeden trener, o którego chciałem ci zapytać. Piotr Stokowiec. Mhm. On dał tobie zadebiutować w Lechi i takie mam wrażenie, że poczytuje to sobie za dużą zasługę. Też ty tak to odbierasz? Tak, jestem wdzięczny trenerowi, że wprowadził. Tak naprawdę no, zadebiutowałem za, za trenera kadencją i wprowadził do tej seniorskiej piłki. Byłem z pierwszą drużyną na stałe, pojechałem z nią na obóz, mając 15 lat, więc jestem wdzięczny za to, że dał mi zadebiutować, tak jak mówię, w wieku 15 lat, bo to nie zdarza się zbyt często. Bo zastanawiam się, czy to jest rzeczywiście szkoleniowiec, który dobrze wprowadza młodzież, tak dobrze, że tyle się o tym mówi, czy, czy to jest troszeczkę PR i trochę na wyrost mimo wszystko... I jakby, jeżeli to rzeczywiście zweryfikujemy, jak on pracował z młodymi piłkarzami, jeżeli chodzi o innych, to nie jestem w stanie. No jak z... pracował z tobą, jak pracował ze mną, ja, ja byłem zadowolony z pracy z Trenerem Stokowcem. I no, jak trener daje komuś, zdyby to w wieku 15 lat i daje szansę trenowania z pierwszą drużyną, no to też jest inna sprawa. Jak wiadomo, trenerów się ocenia po tym, jak. W sensie relacje lepsze są z trenerami, jeżeli Kiedy się graczy? więcej gra. Mhm. Ja, miałem, mając 15 lat, dostałem 4 mecze w ekstraklasie, trenowałem z pierwszą drużyną. I myślę, że też dużo podłapałem od i trenera Stokowca, i sztabu w tamtym momencie, więc, tak jak mówię, moja praca była na dobrym poziomie i moje relacje dalej pozostają z trenerem bardzo dobre. A ty byłeś wart tych czterech meczów, czy 14, czy 40 w tamtym wieku? Ja powiem, że, że byłem warty więcej, ale szanuję zawsze decyzję trenera, i jeżeli trener stwierdził, że, że wystarczające są cztery mecze. To jest trenera decyzja. Moim zdaniem zawsze mogłem więcej dostać minut. Ale jeżeli wszystko było tak dobrze i tak dobrze wprowadzał młodzież, to czemu ty teraz jesteś we Włoszech? I, I czemu się wtedy wyprowadziłeś? Czułem, że jeżeli chodzi o moją wyprowadzkę, ja zawsze mierzę wysoko. I czułem, że przychodząc do Bolonii, to będzie duża nauka dla mnie. Jechałem tam z myślą o tym, żeby się uczyć, żeby trenować z drużyną serie A. Zrealizowałem ten cel, jestem z tego zadowolony. Trenowałem cały czas z pierwszą drużyną, zagrałem dwa mecze. Teraz etap nauki się skończył, no i wiadomo, jestem teraz bezrobotny, tak jak pan powiedział, ale. Jaki pan. Tak, no pan. Na dniach na pewno to się zmieni. Teraz czuję, że. Tak jak wspomniałem wcześniej, ta nauka się skończyła pewien etap się skończył. Teraz jest czas na regularne, regularne granie w seniorach. A to szybko trochę, czy nie? Szybko? No, no, nie, okej, okay. nie. Jak cię porównamy gotowy. do Kyliana Mbappé, no to nie. Ale są piłkarze, którzy. Każdy, po każdy. Każdy ma swój jakby etap w życiu, każdy ma inną głowę. Ja się czuję na piłkarza gotowego, żeby grać w seniorach. Na jaki poziom? Jak najwyższy. A, ale to jest liga top 5 w seniorach? Nie chodzi mi o to, do którego klubu idziesz. Znaczy, nie, nie, no, są, są, są opcje. Ja wybiorę, ja wybiorę klub, który mi gwarantuje najlepszy projekt sportowy. Bo tak jak mówię, najważniejsze są teraz dla mnie minuty. Gra w seniorach. Więc wybiorę najlepszy projekt sportowy, a inne rzeczy idą. Nad, to, to już jest to już niezależne ode mnie i to zostawiam hmm. mojej rodzinie, mojemu menedżerowi. Najważniejsze jest hmm. dla mnie granie, łapanie minut. I jak najczęściej pokazywanie, udowadnianie swojej wartości. To jeszcze troszeczkę zmieniając wątek o jednego trenera, chciałem Cię zapytać. Sinisza Michajlowicz, świętej pamięci. Mm. Wszyscy wiedzą, czy każdy, kto się interesuje piłką, mniej lub bardziej o tej historii, słyszał, jaką on toczył walkę, że, że pozostawiając na chwilę na boku te, tę chorobę, tę tragedię. I jakim on był szkoleniowcem. Jakie to pamiętasz? I to pierwsze wrażenie, wiadomo, że, że najważniejsze, ale też później, długofalowo, jak się spotykaliście każdego dnia. No, jeżeli chodzi o trenera Michałowicza, no jest to bardzo charakterystyczna postać. Myślę, że osoby, które się interesują piłką. No jest e, wyjątkowy. Jest, na pewno, jest wyjątkowy, ma swój charakter. Jest z Serbii, więc Serbowie też mają e, te charaktery, że no to są twarde charaktery. Jeżeli chodzi o moją relację z trenerem Michałowiczem, to też była, uważam, bardzo dobra. Bardzo ceniłem trenera jako i osobę. Właśnie ta walka z chorobą to też wpływała na, na postrzeganie trenera, ale też jako szkoleniowca, no bo też jest znany z prowadzenia młodzieży. Między innymi dlatego przyszedłem do Bolonii, bo trener zgłosił zainteresowanie mną. To też było dla mnie ważne i jest w ciągu dalszym ważne, jeżeli chodzi o wybór nowego klubu. Eee... No i co? Ale to, to było... To podejście do młodzieży mnie interesuje, bo, no bo ta stara szkoła, taka, taka pewnie sprzed już bardziej kilkunastu lat, no była taka, że po pierwsze młody na koniec, po drugie wszystkie te najgorsze rzeczy do zrobienia, a po trzecie na koniec się możemy zastanowić w ogóle, czemu jest dobrze i jak się czuje. Czy, czy to był właśnie taki chłodny chów, czy jednak to było tak rozmawianie, Nie, dbanie, szukanie komfortu? Jeżeli chodzi o. W Bolonii jest bardzo szeroki, szeroka kadra, jakby sztabu, więc Trajan Michailowicz był tym bosem. Mhm. Miało od tego ludzi, żeby rozmawiali z chłopakami i tak dalej, ale jak się z nim rozmawiało, to też coś było takie ciepło od niego, że, że on chce dla ciebie dobrze. Mm -hmm. A ty jak przychodziłeś, bo ta nauka włoskiego mówiłeś o tym już trwała wcześniej, mm -hmm. kiedy się ten temat zaczął, y, zaczął pojawiać. To było y, zupełnie tak dla ciebie komfortowe, żeby się po włosku komunikować, czy, czy troszeczkę to jeszcze trwało dłużej? Mm, moim zdaniem jest to bardzo ważne, żeby znać już język, jak się wyjeżdża za granicę. Ja wiedząc e, już wcześniej trochę, że jest taka możliwość, bo to nie było pewne, e, że jest taka możliwość, to już się zacząłem uczyć, e, tym bardziej, że włoski to jest melodyjny język, jest e, fajny w nauce, więc bardzo mi się to podobało. No i przyjeżdżając tam czułem większy komfort, że, że, że rozumiem, nie wiem, czy ktoś mnie wyzwał czy coś, no to już e, w miarę e, kumałem o co chodzi. E, no ale żeby porozmawiać z chłopakami, żeby fajnie się z nimi zżyć, to jest moim zdaniem bardzo potrzebne i i dodaje taki. Ee, inaczej cię postrzegają. Bo była trochę taka pułapka. Często tak jest, nie? Że jeżeli masz kogoś, z kim możesz pogadać, a tam był Łukasz Skorupski, pewnie łatwo by było zanurkować w to, raczej mówić po polsku, raczej się tak przykleić do skorupania. No tak. Jak, jak byłem z, z Łukaszem, no to rozmawialiśmy po polsku, ale jak już siedzieliśmy w szerszym gronie, no to nie było tak, że rozmawiałem do, do Łukasza po polsku, on po włosku, już wszyscy rozmawialiśmy po włosku, to też było inaczej, oni wiedzieli, że mogą ze mną porozmawiać, e, wiedzieli, że mogą się czuć komfortowo, a nie, że, nie wiem, tutaj ktoś gada po polsku, tutaj ktoś po niemiecku, tutaj ktoś po włosku jest... E, Wielka nie wiadomo. Hmm. A Łukasz to jest taki wujaszek trochę dla ciebie? Był, no był taki? I wujaszek, i starszy brat. Naprawdę fajnie się z nim dogaduję. Bardzo się cieszę, że spotkałem go na mojej karierze i sportowej i życiowej, bo to jest też bardzo charakterystyczna postać. Jest bardzo pozytywną osobą. Jest mega sympatyczna też, jeżeli chodzi o moją relację z Łukaszem. No to czułem, że on chce zawsze dla mnie dobrze. No i bardzo bardzo mi pomógł, no bo wiadomo, no on jest welicie tak naprawdę drużynowej. E, czy się chodziło na kolację, no to zabierał mnie za mną. E, w sensie zabierał mnie ze sobą. E, ze sobą. Okay. To też było fajne. On płacił w no restauracjach, że zawsze tym... przychodzą i mówią, nie, panie Łukaszu, panu u nas nie płaci. E, jest tak akurat we Włoszech. E, wiadomo, my zawsze płaciliśmy e, jako chłopaki, ale ciepło nas przyjmują na pewno. Okay. E, się cieszą. <laughs> Temat, który, który chciałem z tobą poruszyć, bo te porównania często są między tym, jak wygląda piłka we Włoszech, jak w Polsce, ty mówisz o tej intensywności wynikającej z jakości gry. Natomiast yy, chodzi mi konkretnie o infrastrukturę. Jak przyjechałeś do Włoch, które, umówmy się, że też nie są tym topem topów, jeżeli chodzi właśnie o infrastrukturę, pewnie troszeczkę mają do nadrobienia, yy, no ale w porównaniu do tego, co widziałeś w Lechi. To właśnie, jakbyś to porównał. No jeżeli chodzi o Bolonie, no to myślę, że Bolonia ma jedną z lepszych infrastruktur we Włoszech. Mhm. Mają do dyspozycji trzy boiska naturalne dla pierwszej drużyny, no i dla akademii jest, są na dole, się schodzi, cztery boiska naturalne plus, plus dwa sztuczne, trzy naturalne plus dwa sztuczne, więc ta infrastruktura na pewno zrobiła na mnie. Większe wrażenie, plus jest siłownia, plus jest jadalnia, szatnie dla każdych drużyn. Biuro obok, czyli dyrektorzy schodzą od razu na trening, są obecni zawsze, więc była duża różnica, jeżeli chodzi o lechy. No bo właśnie zastanawiam się, na ile można wychować dobrego piłkarza? W warunkach takich, jak, jak są tutaj w Gdańsku, że nie wiem, byłem ostatnio na treningu i drużyna na cztery razy wraca z Trauguta na, mm. na Pulsar Plus Arena, na bursztynek. Pomijając już to, jaki, jaka jest teraz sytuacja yy, w Lechi i że okej, okay, pewnie brakuje może chwilowo pieniędzy na najbardziej podstawowe rzeczy, no to to już nawet nie są szczegóły, to już nawet nie są detale, o które trzeba zadbać, tylko to są podstawy. Nie? No, patrząc, jakby. Na zawodników no to myślę, że zawodnicy komfortowo nawet się czują. Jak jadą w to same miejsce, mają jadalnię, mają szatnię swoją. Wychodzę od razu na, na naturalną trawę, która jest naprawdę bardzo dużej jakości, bardzo wysokiej jakości. Nie tęsknisz za Saharą czasem w Gdańsku, że Tęsknię, tęsknię za Saharą, bo tam też mi się przyjemnie trenowało. Akurat byłem w takim momencie, gdzie trenowaliśmy tylko albo na Saharze, albo na głównym boisku, na Traguta, więc i też była bardzo fajna szatnia. Wszyscy byliśmy razem. Teraz, jak rozmawiam z chłopakami, no jest trochę ciężej jeżdżąc właśnie z Bursztynka na, na trauguta, znowu wracać. Jest to na pewno cięższe niż jak się jedzie do swojej bazy treningowej. A ty się trzymasz chyba z Filipem Koperskim, nie? Tak, i z to... Filipem Koperskim i z kółko który teraz właśnie odszedł. E, trzymam z, e, z chłopakami kontakt. I co myślisz o transferze Kuby Kołuzińskiego? No ja mu życzę jak najlepiej, bardzo się cieszę, że jest szczęśliwy. Bo nie typowy kierunek, nie? Z nim, z nim rozmawiałem e, jest szczęśliwy. Moim zdaniem to jest najważniejsze, żeby on się czuł jak najlepiej. Myślę, że sportowo się obroni, bo to jest bardzo jakościowy zawodnik. Myślę, że jak on to czuje, to jest najważniejsze. Okej, okay, a wracając do Lechi, bo pewnie dalej byś powiedział sobie, że jesteś Lechistą, prawda? Tak, w moich żyłach płynie biało-zielona krew wychowałem się tutaj w Gdańsku grałem od dziecka w lechi. Zresztą tata też grał w Lechi. Brat też gra w Lechi, więc wszyscy są połączeni z Lechią. I nie boli was w takim razie. Albo, znaczy, to jest głupie pytanie, zakładam, że was, że was musi to boleć, co się dzieje. No, jeżeli chodzi o to, no śledzimy, nie ma tak, że pojechaliśmy do Włoch i nie śledzimy chłopaków, bo tak jak mówię, no, to moi przyjaciele, moi koledzy grają w Lechi. i myślę, że na pewno miejsce Lechi, Lechi Gdańsk nie jest w pierwszej lidze, tylko na najwyższym poziomie rozgrywkowym. No i widzę to tak, że Lechia bije się o najwyższe cele. No dobra, ale... Wracając w takim razie do transferu z Lechy, bo skoro jesteście tak mocno zakorzenieni, kibicujecie, śledzicie i, i sam mówisz o tej biało-zielonej krwi, yy, ty byłeś jeszcze dzieciakiem, takim mocnym dzieciakiem, kiedy to, no się, to się działo. Dalej jestem. Dalej jesteś, no ja też. Yy, to, to nawet jeżeli jesteś zaprogramowany na sukces, myślisz o tym, gdzie możesz się rozwijać. Bolonia proponuje fajne rzeczy, trener cię chce i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie logiczne argumenty przemawiają za tym, żeby pójść. No to nie wierzę, że trochę serduszko nie bolało, że to nie będzie jednak pewnie kariera, przynajmniej na początku w klubie, o którym marzyłeś, nie? Bo to bo nie marzyłeś o, o Bolonii mając 10 czy 7 lat, marzyłeś w leki. Myślę, że nie. Myślę, że w wieku 7 lat nie wiedziałem, że, że, że jest że taki klub. Bo, <laughs> nie no, Bolonia jest akurat. Y Myślę, że wiedziałem, bo bolonie jest e, mocnym klubem, e, jeżeli chodzi o Włochy jest. Wiadomo, jest średnią półką, ale jest tą no jest wysoką nie? w średniej półce. No. Tak. Herb podobny do Milanu, więc mnie. No, no, dokładnie, no dokładnie. dobra, wracając, y, wracając do tych uczuć. Nie chodzi mi o argumenty mm. i, i listę za i przeciw. Y, no to nie było ci tak po prostu po ludzku smutno? Mm, może nie było smutno, bo wjeżdżałem z rodziną. Z rodziną a... Sentyment zawsze zostaje, ale tak jak mówiłem wcześniej, ja mierzę wysoko i e, chcę grać w jak najlepszy klub, w jak najlepszych ligach, więc e, czułem, że to jest e, fajna opcja, żeby się rozwinąć i, i patrząc, e, patrząc na czas, jaki przypomnę, dwa i pół roku, e, będąc we Włoszech jestem zadowolony z tego mm. czasu i e, nie ma takiego czegoś, że żałuję mojego wyjazdu. Okay. Stereotyp polskiego piłkarza, jaki jest twoim zdaniem? takich, wiesz, jak, jak zapytasz, nie wiem, na ulicy, jaki jest polski piłkarz? Nie jestem w stanie. Okej, okay, no dobra, to za, załóżmy sobie, że pewnie wybiegany, silny, no, ee, charakterny ślizg yy, zrobi, Tak, nie? tak. Niekoniecznie tam w tych argumentach się pojawia technika. No, dokładnie. Myślę, tak. że taki stereotyp jest. No dobra, a później wejdziemy na YouTube wpiszemy ee, Kacper Urbański i pojawia się taka taka składanka, gdzie tam jest jedna sztuczka za drugą i jeden piękny gol, przewrotka i coś tam, i coś tam, i okienko mm. tutaj. Jak to tu się dzieje, że w takich warunkach, o których mówiliśmy, już zostawiając trochę Lechie, w, w kraju, który nie słynie z y, piłkarskich techników i nie rodzi się tutaj na każdym rogu nowy Dawid Silva, no ty się wychowałeś po prostu na takiego, takiego właśnie technika. No myślę, że to i, i to wyszło jakby od taty i grając z moim bratem, grając na podwórku. Ja jestem osobą, która lubi się wyróżniać. No, kibice przychodzą po to na mecze, żeby, żeby oglądać takich zawodników. Moimi idolami są Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Messi, wszyscy tacy spektakularni zawodnicy. Na nich się wzoruję i chcę, żeby coś po mnie zostało w piłce, nie, że e, skończę karierę i po 10 latach e, nikt nie będzie wspominał, że grał taki zawodnik jak Kasper Urbański. Chcę, żeby dzieci przychodziły na mecze i i mówiły, Tato, ja chcę grać tak jak, tak jak on. A ulubiony taki skill? Ulubiony skill? No z... Mam dużo, myślę, że mam dużo w repertuarze. Ale wiesz, a co. Tu... Taki... Są, są te akcje Ronaldinia, gdzie robi elastiko tak, tak, i rusza tak. przez no pół myślę, boiska, że Elastiko, rainbow, wiadomo, że e, najważniejsze jest to, żeby to było efektywne, ale ja chcę, żeby to też było efektowne, więc. E... Więc chcę to połączyć razem. Mm -hmm. A ciebie kusi chyba troszeczkę na boisku, tak, żeby. To jest złe słowo przyszpanować, ale żeby żeby właśnie pokazać, że potrafisz coś więcej niż ten, który piłkę ci ja próbuje bym tego nie, zabrać, nie? nie nazwał przyszpanowaniem. No właśnie, czy, nie mogę znaleźć dobrego słowa, ale, jak to, ale jak żeby to, że pokazać coś, jak to, coś takiego, Wszystko powiem pojacowaniem. Jest taki mój styl grania, i ja chcę się cieszyć piłką. Ja czerpię, to jest moje hobby, jest moja. No, miłość do, do piłki, więc y, nie ma z tym problemu, że komuś założę dziurę, że kogoś, że nie wiem, przedrybluje trzy, trzy osoby. E, chcę się cieszyć piłką i czerpę z tego jak największą radość. A były takie sytuacje, w których ktoś miał problem? Że, że dużo, było, dużo było problemu, ale ja... No i co robisz? Nie, tak? nie, nie zwracam na to uwagi to, bardzo. to, to, to były doświadczeni zawodnicy? Nie rusza mnie to. Czy, czy, czy w juniorach to się zdarza? W, w juniorach raczej mi nikt tego nie mówił, bo jak ktoś mi Powiedział to powiedziałem. Nie stanie -so, Sorry, ale ciszej, proszę cię. <laughs> <laughs> a jeżeli chodzi o tych bardziej doświadczonych zawodników, no to wiadomo, jak, jak się wchodziło w wieku 15 lat do seniorskiej piłki, dekstre klasy, nie wiem, komuś się chciało założyć dziurę, a się nie udało, to było takie spojrzenie, że słuchaj, słuchaj nie rób tego więcej, bo, bo mogę mm. ci coś zrobić. Ale ja się, no tak jak mówię, nie, nie przejmuję się tym, jak chcę czerpać rady z piłki. Trochę tak, tak jak się grało na, na, na podwórku. A to trochę tak, że mi z tym, nie rób tak, bo ci coś zrobię, jak z, z jakiś tam czasem nie <grym>, wiadomo, że nie? z przymrużeniem moka to mówię. Ale, ale pewnie by, by jakiś tam mocniejszy ścisk mógł wjechać, nie? Gdyby, gdyby dziura weszła. Z... Wiadomo, że, że chłopacy, z którymi trenowałem, nigdy nie chcieli mi zrobić krzywdy. Bo wiadomo, tak jak mówię, z przymrużeniem oka to mówię, ale. Wiadomo, że jak ktoś na terenie to jest zdrowa rywalizacja. Jak ktoś komuś założył dziurę, to od razu chce się odebrać piłkę i chce się wejść mocniej. pokazać, że, że nie będziesz mi zakładał. Ja też tak mam. Jak ktoś mi założył dziurkę, to chcę pokazać, że, że to nie ty może zakładać dziurkę, tylko ja. Okay. Jest tutaj szefuncia, tak? Wujaszek, jak mówi Kasperek. No, wuj... <laughs> Wujaszek, tak. <laughs> Jedno marzenie? Największe? Jakie jest? życiowe, czy Piłkarskie? sportowe? Piłkarskie. Zdobycie Ligi mistrzów i zdobycie mistrza świata. A złota piłka? Złota piłka też. A nie boisz się mówiąc takie rzeczy, że będzie ci to wyciągnięte. Nie pamiętam kto ostatnio powiedział, że chce być lepszy niż Lewandowski, czy że chce zdobyć, zdobyć złotą piłkę jakiś młody piłkarz. No i zostało obśmiany, nie? No został... znaczy ja tego nie słyszałem, bo koledzy mi powiedzieli. Ale no, gdzieś tam słyszałem taką sytuację. No, mniej więcej wyglądało to tak, że on powiedział, jakie ma marzenie, ludzie to obśmiali, później, później publicznie pisał do niego Robert Lewandowski na Twitterze i tam, i tam wspierał te jego marzenia. Ty nie jesteś taką szarą osobą o, w ten sposób. Nie jesteś osobą, która w wywiadach tylko mówi takie ogólniki, nawet jak tutaj siedzimy, kilka ciekawych rzeczy padło. Mm. Bezpieczniej i łatwiej jest nie mówić nic ciekawego, prawda? Wiesz, znaczy ciekawostki najlepiej się sprzedają podobno. Nie, a, tak, ale nie chodzi e. mi nawet o anegdoty czy tam śmieszne historyjki, tylko, tylko powiedzieć, yy, najważniejsza jest drużyna. Yy, no, i tak ja dalej, lubię być i tak sobą nie? i jak coś mam do jak chcę coś powiedzieć. Yy... Wiadomo, że trzeba uważać na swoje słowa, bo to później może się odbić, i to trzeba być inteligentnym w swoich działaniach. E, że tak powiem, w swoich rozmowach, czy to się e, rozmawia e, poza boiskiem, czy, czy właśnie w wywiadach, no to powinno się uważać na te słowa. Ale w Polsce jest trochę tak, czy nawet nie tylko w Polsce, żeby, żeby nie wyszło, że, że jakoś tam narzekam na nasze społeczeństwo, czy na, czy na nasz kraj, bo to się dzieje w innych krajach też. Mm. Ale jest trochę tak, że nawet jeżeli jesteś Kozakiem. Lepiej o tym nie mówić, bo, bo, ta, bo wtedy wychodzisz na skromnego i na takiego dobrego człowieka i obywatela. A ja się z tym nie zgadzam i dlatego pytam Ciebie o Twoje zdanie. Czy, czy, czy trochę się tego nie boisz, że właśnie dostaniesz gdzieś tam po uszach za to, że, że się nie boisz powiedzieć, że się czujesz mocny? Nie, nie boję się. To, nie boję się w ogóle. bo no Tak jak wspominałem wcześniej, no już się powtarzam, no jestem osobą, która jest pewną siebie i. Jak ktoś mi powie, że nie wiem, że ktoś mi będzie chciał jakby podcinać skrzydła i mówi, że ty nie jesteś taki pewny siebie, nie jesteś taki dobry, no to no takich ludzi trzeba, od takich ludzi trzeba się trzymać z daleka. No, bo podcinają tylko skrzydła i później się o tym myśli niepotrzebnie. Ostatni temat, bo mm, kiedy wyprowadzałeś się tutaj z Polski, to pojechaliście całą rodziną. To jest jakby znany, znany fakt. To jest duża... Czy to jest w ogóle, a jeżeli tak, to czy to jest duża y, odpowiedzialność, że pod, pod ten transfer jednak cała rodzina musi mocno się zorganizować inaczej, zmienić pracę, miejsce ży życia i tak dalej, i tak no, dalej? Jeżeli chodzi o to, no to jestem bardzo wdzięczny moim rodzicom, że, że rzucili tak naprawdę pracę w Polsce, gdzie mieli ustatkowane życie, e, ale pojechali po to, żeby, żeby mnie wspierać żebym rozwijał się, żebym, żeby bo wyjeżdżałem w wieku 16 lat, no to też nie, nie byłem ukształtowany. Dalej myś, myślę, że nie jestem. Eee, no ale bardzo to pomogło, bo czy się wracało, nie wiem, po cięższych meczach czy po cięższych treningach, głowa może troszeczkę nie dojeżdżała, to zawsze można było wrócić, odciąć się, wyjść z bratem na, na boisko i z tatą, wyjść na spacer z, z mamą i siostrą, więc myślę, że to bardzo pomaga i było to moim zdaniem potrzebne w tamtym hmm. momencie e, i też jak będzie teraz następny transfer to też powiedziałem już rodzicom że nie mam żadnego problemu z tym żeby, żeby pojechali ze mną a nawet chcę żeby pojechali ze mną żeby byli dalej tą częścią jakby i w mojej karierze życiowej w karierze życiowej, w karierze sportowej, tak jak w życiu. Chodzi mi też o, o to, czy to jest jakaś tam motywacja, bo często powtarzają się te historie, że ktoś miał źle w życiu, więc dużo pracował, został dobrym piłkarzem, żeby mieć dobrze w życiu, nie? Mm -hmm. y I analogicznie, czy, czy to, że cała rodzina wykonała taki wysiłek, a nie tylko ty, sprawia, że kiedy masz, yy, nie wiem, gorszy dzień, nie chcesz się wrócić do defensywy, to jest też jakaś taka motywacja, że okej, okay, to nie jest tylko tak, że ja tutaj musiałem dużo zmienić? Tylko mama, tata, siostra, brat. Oni wszyscy też musieli na to. Na to Powiem szczerze, że nigdy nie myślałem pod tym kątem, bo e, umiem tą motywację w sobie, jakby e, zawsze jestem zmotywowany na 100%, więc nigdy nie, nie patrzyłem pod tym kątem. Okej, okay, to na koniec ostatnie pytanie z rozmowy o pracę. <grych> za 5 za lat, gdzie się widzisz? Gdzie się widzę? Hmm? Nie chcę mówić klubu, bo, bo, bo wiadomo różne sytuacje bywają, ale... Powinniesz Barcelona będzie real później, nie? Wysoka półka. Okay. Kacper... Jestem przekonany o tym. Tego życzę, jako Kacper urbański, piłkarz bezrobotny. Dziękuję Dziękuję bardzo. bardzo.